Cześć, witajcie. Słuchajcie, przepraszam Was za to, że teraz mało się dzieje na moim kanale, ale myślę, że niebawem uda mi się to wszystko tak bardziej poukładać i jakąś będę miał większą też motywację. No niestety, jakoś ta motywacja gdzieś mi tam troszeczkę uciekła, ale są plany realizowane i przez to po prostu jestem pochłonięty innymi działaniami, no i nie mam już siły, żeby to coś tam nagrywać. Ale nagram na pewno to, co tam obiecałem. Również te filmiki jeszcze takie tam z tego jakby związane z żeglarstwem, bo mam tam jeszcze trzy takie krótkie, ale musi być też długi, podsumowujący, opowiadający o tym i mam nadzieję, że ciekawie z klimatem, gdzie również przedstawię Wam pewne książki żeglarskie, na których się wychowałem. A teraz właśnie, co teraz robię? No robię tam dużo, bo robię w domku będzie taki fajny tam bar, taka wiecie, taka wyspa między kuchnią a tą częścią taką salonową. No i oczywiście można kupić to gotowe, prawda, za kilkaset albo kilka tysięcy złotych, bo takie co robię, no to już takie musiałoby tam ze 3000 złotych kosztować, a ja to robię sam, tylko blat kupiłem i resztę sam robię. No i to się zamknie tam, czy zamknęło, bo już w zasadzie to już wykończone jest w 500 złotych. A teraz, kochani, robię izolację campervana. Wiecie, że byliśmy we Włoszech i mówiłem też, że mnie tam izolacja nie jest potrzebna. Dlatego robię ją taką tylko, wiecie, żeby nie przytulać się do gołych blach. Więc robię ją bardzo tanią. Natomiast ona myślę, że spisze się, ponieważ będzie właśnie no, ta ściana przyjemna i nie będzie chłodna. Nie mówię tutaj właśnie o jakimś zimowym kamperowaniu, tylko o tym, żeby ta ściana nie była po prostu chłodna rano. I myślę, że to da efekt. A jak to robię? Bardzo tanią metodą. Jest to najtańszy materiał. To jest taka izolacyjna pianka do kaloryferów. To jest taka pianka i z drugiej strony jest folia. I ją się zakłada za kaloryfery. Ja tutaj robię podwójnie, czyli ta srebrna strona jest od strony zewnętrznej, od strony blachy i później nakładam drugą warstwę. To wszystko na taśmie takiej dwustronnej i potem to jeszcze jest jeszcze wzmacniane taką taśmą aluminiową, wszelkie przerwy, jakieś łączenia. I na to pójdzie też najtańszy materiał, jaki można kupić taki do wykończenia. To jest samoklejący filc, taki tapicerski. On jest z klejem, także na to przyjdzie ten filc i to nam jeszcze ładnie, ładnie wykończy. Czuję, że ta ściana jest fajna, jak ją dotykam, jest zupełnie inna w dotyku niż te blachy. To jest normalnie 10 stopni różnicy, także myślę, że to zda egzamin. Jednocześnie nie robimy żadnej tam ingerencji w samochód. Tutaj nawet pod tym jest kawałek tapicerki. No, tu chodzi o to, że tylko jak łóżko będzie przy tym, no to żeby dotykało do filcu i żeby ten filc też był troszeczkę oizolowany od gołej blachy. Będzie fajnie. Także to jeszcze miesiąc i chyba będzie można startować. Tak? No, bo jest koniec grudnia. Styczeń to jest no taki właśnie, taka jeszcze zima, ale dzień jest dłuższy. Każdy dzień jest dłuższy. Każdy dzień jest dłuższy, kolejny. No i luty to już jest wiosna, także może jeszcze nie będzie się wyjeżdżać daleko na motocyklu, ale takim właśnie campervanem, dlaczego nie? A jeszcze mam jeden pomysł do zrealizowania tutaj. Będzie to tylko, no, muszę tutaj znaleźć jakiegoś spawacza, ponieważ są fajne, chcę zamontować po prostu kominek. Są fajne kominki, takie namiotowe.
Z tym, że wydaje mi się, że są jeszcze za duże. Chciałbym naprawdę coś mikroskopijnego i do tego chciałbym, żeby było tam zasilanie powietrzem jakby pod ruszt, ale z zewnątrz, rurką. Więc spaliny z tego kominka będą wychodzić rurą taką właśnie, takim kominem, który by był zamontowany tutaj w tym odsuwanym oknie, że odsunęłoby się okno, wstawiałoby się po prostu tutaj jakiś element blaszany z otworami i jeden otwór byłby na wylot spalin, a drugi otwór na dolot pod ruszt. I w ten sposób nie będziemy wyciągać powietrza i tlenu właśnie z tego pomieszczenia, z małego pomieszczenia, jakim jest przecież van. Nie będziemy tworzyć wilgoci, ponieważ właśnie jak wyciągamy też tlen, to też się tworzy wilgoć, ta dwutlenek węgla i tak dalej, i tak dalej. I to się po prostu wszystko potem skrapla. Tylko żeby zasilanie paleniska było z zewnątrz, no i oczywiście, żeby spaliny też uciekały na zewnątrz. I on by musiał być mikroskopijny, żeby palić dosłownie jakimiś takimi małymi szczapkami, ale wydaje mi się, że tą powierzchnię byłoby to w stanie ogrzać. To na tyle. Z tym piecykiem to się nie goni, bo do wiosny niedaleko, także no, to już w przyszłości. Teraz robimy tą niby izolację i w zasadzie campervan jest przygotowany do kolejnego sezonu. Motocykle też, bo dużo się nie najeździło, także jeszcze będzie można trochę pojeździć na tym oleju, który był z zeszłego roku przed wymianą. Nie ma co tam się tym przejmować, olej jest dobry. Także wszystko w zasadzie jest gotowe do sezonu, byle tylko pogoda była i no, żeby było właśnie na świecie, żeby było spokojnie. Nie wiemy jak będzie, ale zobaczymy. Może będzie jeszcze w tym sezonie nie najgorzej. Tego nie wiemy, no musimy być czujni. Trzymajcie się i pamiętajcie właśnie, nie zapominajcie o najważniejszych rzeczach, bo to wszystko, co jest wokół nas, jest takie bardzo płynne i może nam się, i na pewno nam się wymknie między palcami rąk, także chwyćcie się czegoś, co jest naprawdę wartościowe i szukajcie tej prawdy. Tą prawdę znajdziecie, powiem wam szczerze, tylko w Biblii. To wszystko. Do zobaczenia. Hej.